документального фильма. Ten film dokumentalny zmusił nas do odbycia podróży do różnych miast i krajów, lecz przede wszystkim do podróży w czasie. NKWD, Gestapo, braterstwo krwi. Faszyzm, komunizm, nazizm, stalinizm, NKWD, Gestapo. To symbole tragedii XX wieku. Jak powiedział brytyjski historyk Paul Johnson, z Lenina zrodził się Mussolini, a ze Stalina Hitler. Już w 1932 roku Hitler mówił: Uczyłem technikę Lenina, Trockiego i innych marksistów. W Europie obozy zagłady po raz pierwszy pojawiły się w 1918 roku, właśnie w Rosji Radzieckiej. Hitler też zaczął swoją władzę od ludobójstwa. Stalin miał swoje metody, Hitler swoje, ale bardzo podobne. Faszyzm, nazizm i komunizm mają wiele cech wspólnych. W 1936 roku Gestapo otrzymuje prawo stosowania kary śmierci, wysyłania więźniów do obozów zagłady. Tak powstało państwo w państwie. NKWD tak szerokie uprawnienia uzyskało w grudniu 1934 roku, po zamachu na Kirowa. I w 1937, gdy w Związku Radzieckim wprowadzono przyspieszony tryb osądzania przez tak zwane trójki i dwójki. My budowaliśmy socjalizm, oni również. I tu, i tam działano w imieniu klasy robotniczej. Oni mieli czerwoną flagę i my też. Na naszej był sierp i młot, a u nich swastyka, symbol słońca. Tylko tym się różniliśmy. W rozmowie z Hitlerem Ribbentrop zauważył, na świecie są trzy kraje socjalistyczne, Niemcy, Włochy i ZSRR. Łączy nas naturalna więź, musimy sobie ufać. Gdy Niemcom na mocy traktatu wersalskiego zabroniono mieć wojsko, to Związek Radziecki szkolił specjalistów dla nazistowskich Niemiec. Zrodziła się też bliska współpraca pomiędzy NKWD a Gestapo. Starzy mieszkańcy opowiadali mi, że w Leningradzie gościła delegacja Gestapo. Przyjechali, by zapoznać się z techniką prowadzenia przesłuchań, wyciągania zeznań i tak dalej. W ostatnich latach pojawiły się dokumenty potwierdzające współpracę NKWD i Gestapo w okresie międzywojennym. Jeden z nich przytoczono w książce Generalissimus. To porozumienie zawarte pomiędzy NKWD a Gestapo z 11 listopada 1938 roku. Strony akcentują konieczność dalszych kontaktów zawodowych, wymiany doświadczeń i spotkań jako stałych elementów współpracy. Das Haus ist das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.
W Kolonii, w tym budynku, kiedyś siedzibie Gestapo, obecnie znajduje się Centrum Dokumentacji Nazizmu. W piwnicach tego okropnego domu przetrzymywano więźniów. Piwnice są autentyczne. Cele można obejrzeć przez szklane drzwi założone po przekształceniu więzienia w muzeum. Powierzchnia celi nieco ponad 5 metrów kwadratowych. Więzienie mieściło się w suterenie. Światło wpadało przez zakratowane świetliki. Dom znajdował się w centrum miasta. Mieszkańcy mogli słyszeć krzyki osadzonych, a smród w celach świadczył o całkowitym braku higieny w więzieniu. W jedno-dwuosobowych celach przetrzymywano dużo więcej więźniów. Na ścianach widoczne są napisy pozostawione przez zatrzymanych. Gestapo tego nie zabraniało. W księdze, którą można przejrzeć w bibliotece, zebrano wszystkie napisy w oryginale z tłumaczeniem na język niemiecki. Głównym celem narodowych socjalistów była walka o czystość rasową. Przeciwległym biegunem dla tzw. rasy aryjskiej byli Żydzi. Działo się to w latach światowego kryzysu gospodarczego. Żydowskie fabryki, sklepy, apteki przejmowali Niemcy. Dążyli do wyparcia Żydów z niemieckiej gospodarki. Socjaliści narodowi działali według schematu rosyjskiego. U nich decydowało żydowskie pochodzenie, a u nas czynnik społeczny. Co jest lepsze, zabicie niewinnego człowieka ze względu na narodowość, czy niewłaściwe pochodzenie społeczne? I ci byli niewinni. Na Litwie NKWD pojawiło się w roku 40, w czasie pierwszej okupacji. Tu był magazyn opałowy. NKWD w ciągu miesiąca zamieniło go w więzienie dla W celi stawiano pod ścianą 50 osób. Nie dawano im pić, ni jeść. Nie pozwalano korzystać z toalety. Stał tylko stół, kałamarz i papier. Więzień mógł tylko podejść do stołu i podpisać przyznanie się do działalności wywrotowej. W 7-osobowej celi trzymano po 70 osób. Przesłuchiwano ich taśmowo. Zmieniali się tylko śledczy. Wydłubywano oczy, odcinano języki, wycinano na piersi litewskie symbole. Często to sami funkcjonariusze wykazywali się inicjatywą i wymyślali nowe tortury. Czasami tortury związane były ze sferą seksualną. Na przykład skazaną nauczycielkę zmuszono do odbycia stosunku ze skazanym, obiecując im ułaskawienie. Od razu po przedstawieniu biedaków uduszono. Takie praktyki stosowano nie tylko na Białorusi. Badałem dokumenty w Tomsku. Tam również stosowano podobne sposoby. Inscenizacja obrzezania, okrutne średniowieczne tortury, takie jak wbijanie na pal. Z dokumentów wynika, że oprawcy nie działali z przekonania czy strachu, tylko czerpali z tego prawdziwą przyjemność. Państwa totalitarne stwarzają sprzyjające okoliczności dla sadystów i katów. Z opisów byłych więźniów wynika, że tortury stosowane przez NKWD i Gestapo nie różniły się. Gestapo korzystało z tych samych metod.
W 1937 roku Stalin wydał oficjalną zgodę na tortury. Odnotowano to w dokumentach. W Niemczech również stosowano najbardziej wymyślne tortury. Eutanazja, zabójstwo ludzi. Ofiarami eutanazji w całym kraju stało się 100 tysięcy dorosłych osób i 20 tysięcy dzieci. Wydano decyzję o sterylizacji ponad 4 tysięcy osób, chorych psychicznie, alkoholików, homoseksualistów i inwalidów. Na inwalidach testowano komory gazowe. Samochodowe komory gazowe wymyśliło nie Gestapo, tylko NKWD. Tyle, że według posiadanych dokumentów stosowało inny sposób. Do zamkniętej celi w piwnicy doprowadzali wąż od rury wydechowej samochodu. To jeszcze nie była typowa komora samochodowa stosowana później przez Niemców. W Moskwie wrogów ludu palono w krematorium monasteru Dońskiego. Niemcy uznali, że gazem truć będzie taniej. Taniej jest ciało spalić i popiół zakopać, niż tracić na każdego kulę albo nawet dwie czy trzy. Do wrogów ludu radzieckiego ognia. NKWD czasami zabijało jednym strzałem kilka osób. Po dwie, trzy osoby jedną kulą? Urządzali sobie zawody. Stawiali trzech więźniów, jednego za drugim i uwzględniając siłę rażenia kalibru 7,62, ścigali się, kto zabije więcej. System pracy ponad siły w obozach zagłady Niemcy skopiowali z Kołymy, z Magadanu. Funkcjonariusze służb specjalnych jeszcze przed wejściem na Litwę mieli przygotowane listy osób niewygodnych i od razu zaczęli wysiedlenia. Według moich obliczeń w Niemczech represjom poddano nie więcej niż 1% ludności. W Związku Radzieckim represjonowano co najmniej 10-15%, a w niektórych regionach od 20 do 30% obywateli. Weźmy więzienie w Kolonii o najsurowszym rygorze. Ilu przeciwników Niemiec tu zgładzono, pytam. Pewnie kilkaset osób. U nas na Białorusi, w jednym więzieniu NKWD, w ciągu jednej nocy rozstrzelano ponad setkę skazanych, a czasem mordowano po 200-300 osób. Tak więc w mińskim więzieniu NKWD w ciągu kilku nocy wymordowano więcej osób niż w Kolonii, w najsurowszym więzieniu Gestapo przez cały okres reżimu nazistowskiego. Gestapo zmuszało do zeznań osoby, które dopuściły się przestępstwa przeciwko Niemcom. NKWD karało osoby, którym nawet do głowy nie przyszło popełnienie przestępstwa przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Na wszystkich defiladach, i u Niemców, i w Związku Radzieckim, dominowała czerwień. Symbolika czerwieni wywodzi się z Rzymu. Czerwień była kolorem socjalizmu, a to zbliżało Niemcy i Związek Radziecki. I w Niemczech, i w Sowieckim Sojuszu to zbliżało. Metoda rozstrzeliwania niewątpliwie różniła się. NKWD prowadziło rozstrzelania, powiedziałbym, bez systemu. Przywozili, wykopywali byle jaki dół, rozstrzeliwali, zakopywali. Nieefektywnie. Naziści podeszli do tej kwestii w sposób naukowy. Rów powinien być odpowiednio długi i głęboki, ciała miały padać równo. Niemcy również strzelali z karabinów maszynowych w tył głowy, ale robili to metodycznie. Dlaczego ani u ofiar nazistów, ani u ofiar NKWD nie znaleziono w grobach cennych rzeczy? Bo jedni i drudzy zabierali je. Dokąd? W Mińskim Teatrze Opery w piwnicach był magazyn, gdzie je zwożono, a później żony funkcjonariuszy NKWD i oni sami mogli sobie wybrać, co im się spodobało. Tak było w roku 1937. Naziści zaczęli to stosować dopiero w czasie okupacji. Z powietrza wykonano zdjęcia centrum ekspozycyjnego w Kolonii. Tu przeprowadzano aukcje mienia osób deportowanych na rzecz mieszkańców zbombardowanej kolonii. Od łyżeczki po kanapę, od zeszytu po biżuterię. Gdy w 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę, 17 września Związek Radziecki wywiązał się z zapisów tajnego protokołu i Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Wtedy to współpraca radziecko-niemiecka osiągnęła apogeum. W marcu 1940 roku w Zakopanem i Krakowie do spotkań dowódców NKWD i Gestapo. Protokół numer 2 o wydaniu obywateli. Na prośbę Niemiec strona radziecka przekazała antyfaszystów, którzy uciekli z Niemiec do Związku Radzieckiego. 6 tysięcy antyfaszystów aresztowano i odesłano do Niemiec. I jeszcze jeden charakterystyczny przykład. 5 marca 1940 roku biuro polityczne podejmuje decyzję o zagładzie oficerów Wojska Polskiego poprzez rozstrzelanie. Дела арестованных этих лиц рассмотреть в особом порядке с применением к высшей мере наказания расстрела. Nawet naziści na czasowo okupowanych ziemiach Polski nie mordowali polskich oficerów. Mam wrażenie, że na spotkaniu w Zakopanem albo w Krakowie w marcu 1940 roku strony uzgodniły, że Niemcy przekażą polskich oficerów stronie radzieckiej, wiedząc, jaki spotka ich los. O nim przesądziła wojna 20 roku i porażka pod Warszawą, gdy Stalin stał na czele Rady Wojskowej Frontu Zachodniego. To była jego zemsta na niewinnych ludziach, którzy nie mieli nic wspólnego z porażką z roku 20. Dwie trzecie aresztowanych stanowili oficerowie w stanie spoczynku. Nauczyciele, lekarze, urzędnicy. W KGB ZSRR są akta dotyczące rozstrzelanych i internowanych oficerów. W sumie rozstrzelano 21 857 osób. W tym w Lesie Katyńskim 4421 osób,
W obozie starobielskim 3820 osób i w obozie ostaszkowskim 6311 osób. I w ostaszkowskim lagerze, to тогдашняя Калининская область Российской Федерации, 6311 человек. Ponadto 7305 osób rozstrzelano w więzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. W filmie Andrzeja Wajdy Katyń w sposób artystyczny pokazano procedurę mordowania. Robili to dwoma sposobami. Część więźniów przewożono na miejsce zagłady. Równolegle mordowano w więzieniach. Rodzonego 2 aprila 1892 roku. Согласен. Согласен. Zabrać! Следующий. Dokumenty z Amerykanki, mińskiego więzienia NKWD. Często powtarza się meldunek: nie zdążyliśmy przez noc rozstrzelać 250 osób. Odpowiedź dowództwa: szukajcie nowych sposobów. Gdzie znajdowało się to więzienie? W obecnej siedzibie KGB na dziedzińcu wewnętrznym. Gdy 26 czerwca wojska niemieckie wkroczyły do Mińska, znalazłem mapy z zaznaczonymi obszarami. Jeden z nich to Park Czeluskińców. Drugi to uroczysko Błachałszczyna, gdzie później znajdował się obóz śmierci Traścianiec. Tam zgładzono ponad 140 tysięcy obywateli radzieckich. Wasiłkołszczyzna, obóz jeniecki, a przed wojną również radzieckie miejsce zagłady. Kolejne miejsce Drozdy. NKWD zostawiało ślady, a Niemcy często wykorzystywali te same miejsca dla swoich celów. Doświadczenie jednych służyło drugim. Odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Za czasów Szuszkiewicza napisałem do KGB i pozwolono mi obejrzeć akta dziadka. Gruba teka, w niej dwie zakładki. Zupełnie pusty pokój, bez mebli. Myślałem, że wyjdą, ale nie, stoją. Nie, zadzie stoi i w przodzie stoi. Otworzyłem teczkę, zacząłem wypełniać ankietę, którą mi dano. Ankietę, którą zapełnił subsnaruczny poczerk dziad. Ja tak, no, posмотрiłem. Było mi niezręcznie, że ich zatrzymuję. Dziękuję, mówię, a oni: nie, my zostajemy. Обидно то, что
Przykre jest to, że w Niemczech wszyscy wiedzą, że nazizm był zły, gestapo było złe. Rosyjskie KGB mogłoby przynajmniej wyrazić skruchę, przyznać się, robiliśmy źle. U nas KGB, jakie było, takie zostało. Nigdy nie było żadnych przeprosin. Dla radzieckich służb specjalnych pracowało milion osób. Agenci, informatorzy. Milion. To ogromna armia. Aleksander Jakowlew powiedział, że każda władza jest obłudna. Jednak tak obłudnej władzy jak radziecka jeszcze nie było. Dziś to popularny temat. Stosunek władzy do społeczeństwa w latach 30. Te dokumenty znajdują się w Archiwum Państwowym Białorusi. Muzeum nazizmu. Czy jest potrzebne? Tak. Młodzież niemiecka doskonale wie, czym było gestapo, a białoruska prawie nic nie wie o NKWD. Białoruska młodzież zmianę ujawiaje, co takie NKWD. Na Litwie już w piątej klasie mówi się o represjach KGB. To jest w podręcznikach. Jeśli Germania przeszła denazyfikację, Niemcy oficjalnie potępili Hitlera, jego władzę, jego partię, jego system represyjny i nazwali to wszystko przestępstwem. Na Białorusi debolszewizacji nie było. Nie wiem nawet, czy to w ogóle byłoby możliwe. Niedawno poznałem pewnego historyka, doktora nauk historycznych. Spytał mnie, pan tak odważnie o tym wszystkim mówi? A czego pan się boi? Nie jestem pewien, że czasy się zmieniły. Niestety w białoruskich podręcznikach brak informacji o NKWD. W mediach w ostatnich latach ten temat zanikł. Jedynego muzeum historii represji, utworzonego siłami obywateli w Bobrujsku, już nie ma. Komuniści do dziś twierdzą, że NKWD mordowało wyłącznie wrogów władzy radzieckiej. Tej grupy nie da się przekonać. Najgorsze jest to, że młodzież nic nie wie i nie chce wiedzieć o nie tak dawnej historii swojego kraju. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krystyna Łozowska-Kubera. Czytał Paweł Straszewski.